tej strony Nikola i dzisiaj niestety tylko Nikola, ponieważ Ola źle się czuła, dwa razy zemdlała i dzisiaj ja poprowadzę Bloodmasa, otworzę kalendarze, Ola pewnie tylko od Matego otworzy, ale będzie fajnie, uwierzcie mi, bez Oli też będzie fajnie, ze mną jest super, ale nie chcę też przedłużać, bo ja się też nie mogę doczekać kalendarzy, więc zaczynamy! Ja w porównaniu do Oli za dużo do gadania nie miałam, więc od razu się bierzemy za kalendarze i zaczniemy sobie dzisiaj od tego z muffinkami. Dzisiaj mamy 14 Vlogmasa i szukamy. O, tu jest 14. O, tu otwieramy. Czy to znowu to samo? No nic. Chyba lepszej rzeczy już się nie będziemy w tym kalendarzu spodziewać i mamy taką muffinkę. Dobra, od razu jeszcze od razu sobie też zabiorę Lincolna i bierzemy. Co tu mamy? 14, 15, 17, 7, 20, 20, 14. O, to jest dobra. Mamy. I są znowu dwa takie same, identyczne smakołyki jak zawsze. I odkładamy naszą kubkę zdobyczy. Tutaj spadł ten z Magnetica. Sobie go też otworzymy. O, przepraszam za jakość. I 14, 14, gdzie 14? Tu jest. Chodźca. Kółko. Nie mam tego spadającą gwiazdę, zaraz sobie zjem. Dobra. Czekoladka zjedzona, to teraz kolejną czekoladkę trzeba zjeść. I 14 mamy tutaj. O, i też mamy spadającą gwiazdę. Się dogadali, co zjem. Chyba też jest miałam nadzieję. Ale dobra, dobra. Teraz żelki. I tu mamy 14. Są te owocowe. To już chyba 3 razy było, albo nawet 4, ale dobre są, więc. Okej. Okay. I jeszcze mamy Kinderka. I obstawiam, że będzie znowu jakieś jajko albo chocobons. Gdzie to jest? Tu jest. Mamy jajko, więc dobrze przewidziałam. Teraz na wierzchu mamy dla królików, więc ten jest bliżej. Od tego zaczynamy. I czym nas dzisiaj zaskoczy? Ciasteczka malinowe. O, ciasteczka bardzo lubią, więc okej, fajny podarunek. Na naszą kubkę odkładamy. I od razu zabierzemy sobie jeszcze z tym. Ten z Joder Farmu, chyba tak jak to się wymawiało. I tu mamy. I mamy, z czym to jest serduszko? Z nagietkiem chyba, albo nie? Poczekajcie sobie, spojrzę jeszcze. No chyba jest nagietkiem, o, chyba ładnie mam to ostrze. Tak wygląda. I mamy jeszcze jeden dla koni ze smaczkami, z Horse Cookies. Zawsze on zostaje ze smaczków na koniec, nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem czemu, ale 14 pewnie jakaś nowa zmyłka. Nie, tu jest. Dobra. Co mamy tutaj? Hopsa. Ciasteczka tu jest. Trójkąciki z posypką z Aroni. O, Aronie lubią króliki moje. Ale co my tu mamy? Znowu jakieś naczoski? Ale ładne. Zobaczcie, takie czarno-pomarańczowe. 3 są, więc znowu będzie idealnie do podziału. I ze smakołyków dla koni to chyba wszystko. A nie, jeszcze ten odwicki z smakołykami tam. Jeszcze ten sobie szybko otworzymy. Hops. I gdzie mamy 14? Tutaj, taki bałwanek. Otwieramy. Ale wypchany. Teraz czym będzie? Pietruszkowe kuleczki. Tego jeszcze chyba nie było. I mamy cukierki. Lubię, te lubię. I mamy nasze kuleczki. Dwie czy trzy? Trzy. O, to były ostrze. One były pietruszkowe. Tak się prezentują. Takie białe kuleczki. Może zasmakują.
może nie, ale raczej zasmakują, bo te koiny to są wszystko jady. I zostały nam 3 kalendarze ze sprzętem, czyli można powiedzieć, że najlepsze jak dla mnie. Chociaż Horse Brand ostatnio troszeczkę zawodzi, ale zacznijmy sobie od e-horses. Chodź tu, gdzie mamy 14, tu jest. Ok, i obstawiamy. Ostatnio była 17 spadła, to może tutaj będzie 16 zagubiona. Albo 16, albo 18. Zobaczymy. 16. No to dobrze, strzelałam jak na początek. Odkładamy. I mamy naszą torebeczkę z produktem. Mam nadzieję, że nie będę musiała wyszukiwać, co to jest, bo mi się nie chce tak szczerze. Ale wyciągamy. Takie powiem ci wam, że średnie troszeczkę jak na e-horses. Bo ostatnie produkty były naprawdę ciężkie. I co my tu mamy? To jest? Jakiś koń. Zaraz to odpakujemy, nie mam pojęcia, co to jest i to wszystko. Odpakowałam to i ja sama nie to bierzę i wy chyba też, ponieważ to jest druga ścierka w tym kalendarzu. W tym. No nie wiem, co on sobie wyobraża, bo już było naprawdę dobrze. Już chyba przez 5 nie były takie fajne produkty, które się naprawdę przydadzą. Ale to serio. To jest przesada lekka. To jest dosłownie zwykła ścierka z nadrukiem konia. No słabo. Nie wiem, czy to jest jakaś specjalna do czegoś, czy coś. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu zwykła ścierka. I teraz zabierzemy e-fola. Hopsa. Dobra. Mamy go tutaj, stoi przede mną. I gdzie mam 14? Tutaj. O, zobaczcie, jak teraz ją otworzę, to już będzie cały rządek tutaj zrobiony. Znaczy nie zrobiony, tylko otwarty, żeby nie było. I wbijamy palucha. Co my tu mamy? Co to jest? Coś do siodła. Otworzymy to. Wyjęłam jeszcze tą dodatkową pokrywkę, tutaj leży. I mi się wydaje, że to jest taki do mycia siodła sztyw, coś w tym stylu. Ej, dobra, jednak wyczytałam, co to jest. I to można stosować na siodło, też nawet na brycesy, ponieważ to jest taki gadżet. Inspektor Gadżet. Który robi tą warstwę antypoślizgową, coś w tym stylu. I po prostu jak siodło sobie tym wysmarujesz, to się nie będziesz tak na nim, nie wiem jak to powiedzieć, ślizgać, coś w tym stylu, tylko będziesz siedzieć tak jak siedzisz. I na brycesy też podobno ma to z pełnym lejem, ma to po prostu być, robić tak, że zwiększy ich wydajność. Macie, weź to przetłumacz, ja jej nie umiem tłumaczyć. To jest taki klej do siodła i jak posmarujecie tym siodło i usiądziecie, to się do niego przykleicie. Przechodzimy teraz do naszej kupy śmiechu, właściwie śmiechu już. I tu mamy 14. Cały kalendarz zaraz trącnę. I co my tu mamy? Kojarzę ten materiał, ona kiedyś miała pasek właśnie z takiego. To chyba schodzi prawda, ale co to jest? Ej, to też jest pasek. Ej, zaraz wam go odpakuję. Ładny jest, taki czarny, może mi da. Wyjęłam z tego opakowania i powiem wam, że ładny jest. Jak na ostatnią kupę śmiechu, to fajny. Pamiętam, że w zeszłym roku na vlogmasach z tego kalendarza też Ola miała taki pasek, tylko że kolorowy, taki bardziej pomarańczowo-brązowawy. I on był fajny, bo można było też sobie zrobić dziurkę, gdzie się chce, tak jak w tym. Ale ten ewidentnie będzie lepiej pasować do wszystkiego, bo jest czarny, a czarny jednak pasuje do większości rzeczy. Nic fajnie, nie no. Spoko. Bizes. Dobra, na razie mam podsumowanie bez Matiego kalendarza, bo jeszcze Ola go nie otworzyła. I wygląda to w ten sposób. I szczerze mówiąc, dzisiaj Horse Brand wygrał, bo pasek jest przydatny i ładny jest, więc okej. E-fol myślę, że też jest, będzie bliski temu, bo nie wiem jeszcze, co to jest, ale wydaje się być fajne. I właśnie moje podejrzenia myślę, że się sprawdzą. No jeżeli chodzi o sprzęt, to będzie ostatnie, bo można sobie kupić, nie wiem, za 2 zł zwykłą pomarańczową szmatkę i mieć ją długo, a jednak to nie był taki tani jakiś kalendarz i dosłownie Ola dostała szmatkę.
Więc no, nie podoba mi się to. A tutaj mamy resztę. Nie ma tylko słodyczy, bo zjadłam. A nie, żelki są. Teraz nie będzie. I ze smaczków myślę, że tu nie będę wybierać, bo to konie muszą wybrać. Ale dla królików mamy to. I tym się dzisiaj interesuję, bo ja dzisiaj przejmuję vloga. I chyba to będzie lepsze, bo tu w ogóle nagietka nie ma. No. Mamy specjalnego gościa. Witam siebie na moim kanale. Również witamy. Nie wiem, czy Nicola wam już mówiła. Mówiła. Ale miałam dzisiaj pierwsze zajęcia z ginekologii, z porodówki i chyba za dużo tam widziałam. Chyba za dużo emocji to we mnie. Nie wiem, ale dwa razy zemdlałam. Widząc tamte rzeczy, jestem strasznie taka zmęczona dzisiaj. Po prostu, no, strasznie mam wykończony organizm w tym, że dwa razy po prostu... I Nicola dzisiaj prowadzi za mnie tego vloga, jak zauważyliście. Mam nadzieję, że moja siostra nauczyła się i doskonale mnie zastępuje. Myślę. Ja otworzę kalendarz od Matiego tylko i wracam spać, ponieważ już jutro widzimy się na kawaliadzie i muszę być gotowa. Nie mogę być tak psychicznie zrąbana, jak jestem dzisiaj. Dlatego zaczynamy otwierać kalendarz Matiego. Mati za podpowiedź dał lizaka Chupa Chups truskawkowego. I teoretycznie wysłał jej zdjęcie, ale my mieliśmy, tak, pokażę. Akurat miałam takiego lizaka, więc go wzięłam na podpowiedź. Oby to nie były lizaki, bo nie lubię lizaków. Jak będą, to kocham. Nie, ja nie lubię lizaków. Tu mamy 14. Duża. Jest dosyć ciężka. Także ciekawe, co on wymyślił. No ja nie mam pojęcia. Otwieraj, otwieraj. Jest coś napisane? Co to może być? To jest dla Tili. Lizak dla Lili, nie dla człowieka. Zobaczcie, jaki różowy. Różowa lizawka z tego, z Horlicksa na układ trawienny. To akurat dla Diluni idealnie. O, no fajnie. Taka świąteczna. Może dosiać, aż skorzysta. Może razem skorzystają. O. Otwórz, polisz, jak smakuje. Tak wygląda w środku. Polisz. Nie, nie będę widzieć. No Nicole, jak pojadę do Dili, bo dzisiaj raczej nie pojadę, to jej to dam i wam nagram. A teraz Nicola do nas wraca, a ja wracam do łóżka. Do widzenia! Sayonara! Do widzenia! Przedstawiam moje króliki, to jest Lusiek, a to jest Milka, ale ciężko mi cokolwiek z nim nagrać, bo nie jest zbyt towarzyska, więc to jest po prostu Milka, ładne małoczka, nie? Zrobimy test smaku i damy połowę serduszka Luśkowi. Proszę, oceń. Chodzi na dół. Jak smakuje? Chyba smakuje. Teraz Milka. Ja za po prostu Milce dam jeszcze do jedzonka jej, bo ona chyba na razie tylko jeść chcieć nie będzie. Jeszcze jedno królicze info, ponieważ dostałam przed chwilą maila, znaczy no przed chwilą, nie wiem, godzinę temu jakoś tak, że paczka dla moich królików zamówiona w sklepie Hipcio została już dostarczona do firmy rodziców i jak przyjadą, jak ktoś ją odbierze i przyjedzie tutaj, to ją otworzymy razem i zobaczymy, co ja tam nakupowałam, bo sama nie pamiętam w sumie. Witam was pół godziny później i mam już tą paczuszkę. Na początku nawet nie wiedziałam, że ona jest do mnie, bo jest taka ładna tasiemka świąteczna już, a zawsze było po prostu takie logo tego sklepu. I ja ją sobie odpakuję i po prostu będę z wami wyjmować i wam pokazywać, co zamówiłam. Mam już te produkty i chciałabym tylko wspomnieć, że to, co teraz będę wam pokazywać, to nie jest żadna reklama, bo właściwie te wszystkie produkty są z jednej firmy i mogły być podejrzenia, że po prostu robię reklamę, ale nie. Nawet paragon wam zaraz pokażę. Najpierw konie, teraz króliki. Dlaczego ja to muszę montować? Ale to chwila, aż się do niego dokopię, a teraz wam pokażę już, co my tu mamy. Dobra, najpierw może to. I tu mamy liofilizowanego bananka, ale mamy jeżynę, ale mam papaję.
tu widzę jeszcze jedną liofilizowaną rzecz, czyli kiwi. Bym zapomniała jeszcze o jednej rzeczy, czyli truskawki liofilizowane. Kolejną rzeczą jest sianko dla niejadków. Ciułek mamy jeżówkę, liść maliny, a koniczyny, koniczyny jeszcze nie miały. Krzywa, ziele ślazu, liść porzeczki, papkę lancetowatą. I szkoda, że już ostatnią rzeczą jest również kilogramowy albo 3-kilogramowy, ale raczej kilogramowy niszek lekarski. Jestem już w swoim pokoju i wyjęłam pudełko ze smakołykami królików. No, były duże braki i cieszę się, że wreszcie je uzupełniłam, ale teraz tak, patrzcie, jak to poukładam sobie. Mam truskawkę i po prostu kładziemy ją w ten sposób. Tak bym sobie wstała. Hop, hop. Jeszcze jeżyna. Jeżyna. Dobra. Dalej bananka. Hopsa. I papaję. Zaraz to włożę. Ej nie, najpierw test smaku jeżyny. Patrzcie, jakie kawały. I to tak pięknie pachnie. Dobra. Ej. Bierzemy jedno. Hopsa. Hop, jest. Zobaczcie, to jest wielkie. Lucie, chodź. No pora, nie, wieczorna już toaleta. Tu mam wyostrzę go. Chodź, proszę. Tam. No, jak tam? Dobra, smakuje mu, wcina. Teraz Milka tu mamy obok. Też mamy dużą, proszę. O, ale wyrwała. Smakuje? A co pachnie? Tak, nie wiem jakby to powiedzieć, ale pięknie. Tu jest ładnie babka lancetowata i artystyczne serduszko. I mamy jeszcze mniszka, mnicha mojego, którego też zaraz otworzymy i wsypiemy do pudełka od Kopru włoskiego. W ogóle, patrzcie, tu jest taka moja malutka spiżarynka i muszę się zmieścić do tych pudełek tym. Więc ja nie wiem jak to zrobię, ale trzymajcie za mnie kciuki. Pięknie, zobaczcie, jak to się prezentuje. Jeszcze tutaj teraz zrobimy mieszankę, zaraz, my zaraz, bo najpierw mam jeszcze pudło, w którym jest siemnoziołowe, które robiłam sama i muszę im to włożyć do paśników, bo chcę tu przysypać co innego. I tak myślałam teraz i myślę, że po co zajmować kolejne pudełko, wsypując jedną paczkę ziółek, skoro możemy po prostu poukładać tak paczkami. Jeszcze mi brakuje tylko testu sianka do niejadków, więc testujemy. Wkładamy do miseczki. Tu się testuj. Kuku, moje paszteczki wyszły, cześć! Cześć, misiaku, co moje chusteczki od Malkania, nie jedźcie ich przynajmniej. Cześć, misiaku! Biegniesz sobie? Robię wam kartonorkę. No, norkę im robię. Mam tutaj nożyk. I będziemy tu wycinać drzwiczki. I sobie tam to postawię i będą sobie wchodziły. Robiłam norkę. I teraz potrzebuję testera tylko. Lusiu. Patrzcie, jest Lusiek. Tam jest Lusiek. O, widzicie ogonek? Teraz jest tutaj. Kuku. Chcę wam jeszcze coś powiedzieć, bo dużo osób mi się pyta, jakie będą chowe lody w Poznaniu, bo nie tylko w Poznaniu, ale nie będzie mi w czwartek, tylko i będę tylko w trzecie. I no i wiecie, co będzie znakiem rozpoznawalności? No zobaczcie, co mi przygotowali. Jest tak piękny ambasador kowalier, ale nie, piękność. Małpa Nikola, no to jest cudowne. Na pewno nie rozpoznacie, jak będę to nosić. I tak, będę w piątek, sobotę i niedzielę w Poznaniu i szukajcie nas na stanowisku kawaliero lub jak będziemy gdzieś łazić albo na trybunach. Ja tam będę, więc zawsze podchodźcie, proszę was, proszę. I jeszcze chyba nie było reklamowego Instagrama, więc wejdźcie proszę na... Nie ma tutaj tej ładnej dzieciaki, ale lub pudrowy, żeby tak pięknie było. Małpa.
wejdźcie tam, bo pewnie jak będę jeszcze kiedyś nagrywać coś w tym stylu, że przejmuję vloga czy coś, to się tam będę, będą tam takie ankieciki i będziecie mi pisać, co mam zrobić ten dzień właśnie, bo nie. Jak widzicie, pokazuję wam wszystko. I może tutaj fajnie zmontuję, proszę się, zmontuję to fajnie, bo to nie jest fajne. Moim zdaniem jest git. Mi się podoba, jak tak sobie nagrywać, no właśnie pokazuję wam gdzieś tu, jak mi się żyje, jak to mówię. I właśnie na Instagramie będą takie ankiety, co wam jeszcze pokazuję. Teraz akurat jak już nagrywam przy biurku, to już tak źle, że nie mam pomysłu. Więc no. Reklama jest. I możemy się już chyba pożegnać, bo jest dużo pogawędek. Chodź, Lusiu, chodź, zajdź chwilę. I ja się wami żegnam, było miło. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Napiszcie w komentarzu. Lusiek jest gruby, jeżeli dotrwaliście do teraz. Może on wam coś jeszcze nagra. Jak nie, to... Leciał. Dobra, lecę, bo chcę. Napiszcie, Lusiek jest gruby, jak dotrwaliście do teraz, może on wam coś jeszcze nagra. Ale ja już się chyba z wami żegnam. Dziękuję, że oglądaliście. I do zobaczenia jutro. Nara. Skrybuj ten kanał, bo inaczej przyjadę po ciebie. Nara.